zbliża się czas kwitnienia. Zalecamy, żeby stosować biokal. Polecam jak najbardziej. Robię to u siebie w gospodarstwie od 5 lat. No ale tak jak w zeszłym roku mieliśmy przymrozki i wielu sadowników o biokalu zapomniało. I później było wiele problemów związanych z małą zawartością nasion, z małym zawiązaniem, z małożywotnym pyłkiem. No wiele było różnych. No tak, bo cały czas sadowników pokutuje takie myślenie, że jeżeli rozpoczną stosowanie, dostarczanie wapnia do owoców, załóżmy w takich już fazie zawiązków, to to wystarczy. Zrobią to kilkanaście razy, nawet kilkanaście razy. Pytanie brzmi, czy to nie wystarczy. No podejrzewam, że to jest jedna z metod, które można wykonywać, ale można to zrobić lepiej. I tak jak zastosowanie biokalu w okresach, kiedy ten wapń jest mimo wszystko potrzebny, a o nim nie myślimy. Należy podkreślić, że po prostu wapń bardzo wolno się przemieszcza w sposób bierny ksylemem. No tak, ale trzeba też powiedzieć, że jest bardzo zależny od warunków, które istnieją na zewnątrz. Oczywiście, że tak. I on jest niestety chyba jeden z najbardziej wrażliwych pierwiastków pod względem przemieszczania się. No może jeszcze krzem jest jeszcze w ogóle nieprzemieszczalny. Krzem praktycznie w ogóle ale na odległości. Ale chodzi o to, że mamy problem z tym, że mamy niską temperaturę, wapń się nie przemieszcza. Mamy wysoką temperaturę, wapń się nie przemieszcza. Mamy mokro, idą antagoniści, tak? Wapń się gorzej przemieszcza, tak jest. To także no, musimy mieć o tym świadomość, że biokal podany w kwitnienie będzie miał na pewno bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o ten dodatkowy impuls do tego, żeby ten wapń już był i do tego, żeby transport wapnia był bardziej pobudzony. Był lepszy, szybszy, bardziej wydajny, żeby każda komórka była zaopatrzona w miarę możliwości wapń. Tak, tak naprawdę roślina, mam tu na myśli jabłonie, potrzebują wapnia tak maksymalnie do 5-6 tygodni po kwitnieniu. Wtedy jest takie największe zapotrzebowanie jabłoni na ten pierwiastek. Czyli de facto dostarczamy komórkom wapń wtedy, kiedy najbardziej tego komórka potrzebuje. Dokładnie tak. No, to jest racja, tak, bo doświadczenia z biokalem przez tyle lat, które prowadziliśmy, pokazują, że biokal podany w kwitnienie w późniejszych, ale już nie bardzo późnych, tylko na delikatnie po kwitnieniu, czyli powodował to, że zawiązki były bardziej odporne na opadanie, były bardziej odporne na mróz, no i były też, co bardzo fajnie przetłumaczyć pod względem jakości, owoce, zawiązki były mniej podatne na rdzawianie. To znaczy, że tutaj ten wapń, który my dostarczyliśmy w kwitnienie, dał nam właśnie na to, żeby tą jakość uzyskać w pierwszej fazie wzrostu owoców, kiedy o tym tak naprawdę nikt nie mówił o istotnej roli wapń. Doświadczenia nasze pokazują, że to zastosowanie tylko czterokrotnie biokalu wynik nam dało taki, że mieliśmy dużo mniej problemów z chorobami fizjologicznymi. No i mieliśmy też większą jędrność w porównaniu do innych kombinacji preparatowych. Szymon, jeszcze jest kolejny problem, czyli bardzo często w ostatnich latach występowało bardzo wysokie temperatury. Latem, na kilka tygodni dlatego, przed zbiorami. No nie tylko na kilka tygodni, w zeszłym roku zaczęło się to w lipcu i trwało bodajże przez 2 miesiące i we wrześniu zaczęliśmy mieć opady i było całkowicie inaczej. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że wapń w wysokich temperaturach też nie jest kompletnie, nie jest on transportowalny, nie jest on przyswajalny. Tak jest bardzo wielka trudność wtedy z przyswajalnością wapnia w wysokich temperaturach. No i jeżeli my klasyczne nawożenie wapnia zaczynamy w połowie czerwca, czy tam od Jana, tak jak to mówią nasi dziadkowie. Jeszcze wiele lat temu tak się mówiło. Tak, może nawet niewiele. Ten zastrzyk wapnia, który zrobiliśmy podczas kwitnienia, tak, będzie bardzo ważny i tak jak w zeszłym roku był bardzo istotny, jeśli chodzi o jakość. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, będzie bardzo mocno jakość wynikową po całym sezonie. Na tą jakość owoców.